Proszę Państwa, mam teraz taką propozycję, byśmy potrenowali trochę rozpoznawanie elementów kostnych, czyli trochę niby osteologia, ale tak naprawdę te elementy kostne, które będę teraz wymieniał, je zaznaczał na rysunku. To są oczywiście przyczepy mięśni, no bo przecież tylko wtedy nasza nauka ma jakieś powiązanie. Sam element kostny, jeżeli nie wiemy po co jest, no to nazwa jest mało znacząca. No dobrze, będę skakał po całym szkielecie, więc nie nastawiajcie się na jakąś kolejność sensowną. Znaczy, to ma sens, no właśnie takie wyrywkowe skakanie, no uczy nas jakby całościowego spojrzenia na materiał, bo taka droga. No, w pewnej kolejności, wbrew pozorom, jest dużym ułatwieniem, bo domyślamy się, co może nastąpić potem. No dobrze. Wyniosłość bródkowa. Jak wiecie, jest to szczególne miejsce, może nie tyle ze względu na kości jako takie, czyli przyczepy mięśniowe, tyle tylko, że ta wyniosłość bródkowa zaznaczona. No dobrze. Zaznaczona w tym miejscu, niech to będzie na mocno czerwono, jest charakterystyczna tylko dla człowieka. Tylko żuchwa ludzka ma tak charakterystycznie wystający element zwany wyniosłością bródkową. Kąt żuchwy z kolei, no domyślamy się, jest to miejsce nadal istotne ze względów rozpoznawczych. Tym razem chodzi o to, że wartość tego kąta świadczy o płci. No, a także ten kąt na powierzchni zewnętrznej jest przyczepem mięśnia żwacza. A od wewnętrznej strony do kąta żuchwy przyczepia się, oj, tutaj trochę za bardzo zajechałem, przyczepia się oczywiście mięsień skrzydłowy przyśrodkowy. Także wewnętrzna powierzchnia także ma tutaj istotne znaczenie. Kąt żuchwy. Kość skroniowa. Tutaj bardzo ciekawie zaznaczaliście kość skroniową, bo najczęściej zaznaczaliście ją w tym miejscu. Proszę Państwa, to nie jest kość skroniowa. To jest ta kość. To jest kość ciemieniowa. Łuska kości czołowej tak się rozszerza charakterystycznie, a wiemy, że za łuską kości czołowej leżą dwie kości ciemieniowe. To właśnie jest kość ciemieniowa, skroniowa jest oczywiście tu poniżej. To jest kość skroniowa. No dobrze, kość potyliczną to rozpoznajemy oczywiście, ale najważniejsze na kości potylicznej to jest guzowatość potyliczna zewnętrzna z charakterystycznymi biegnącymi w bok kresami karkowymi, kresami, które są przyczepami mięśnia prostownika grzbietu, ale także czworobocznego. Nasz czworoboczny zaczyna się, no właśnie, na guzowatości potylicznej, ale także i na kresie karkowej górnej. Proszę Państwa, czworoboczny, no właśnie, czworoboczny to mięsień, który ma specyficzny przyczep początkowy. Wyglądający w ten sposób. No to spróbuję tutaj tak to zaznaczyć. Ta linia, no jednak chyba trochę pogrubia. Ta linia, którą teraz zaznaczam, to jest linia przyczepu początkowego. To wszystko jest przyczepem początkowym naszego mięśnia czworobocznego, czyli bocznie od wyrostków kolczystych łuki kręgów, a także oczywiście kość potyliczna na wysokości guzowatości potylicznej zewnętrznej. To jest linia przyczepu początkowego naszego mięśnia czworobocznego. No dobrze. Jak już mówimy o mięśniu czworobocznym, to warto zaznaczyć koniec barkowy obojczyka. Przyczep części zstępującej, wewnętrzny brzeg grzebienia łopatki, ale także nasada grzebienia łopatki. Na wewnętrznym brzegu przyczepia się ta część poprzeczna,
Natomiast na nasadzie grzebienia część wstępująca, która biegnie od tych dolnych kręgów piersiowych. Także pamiętajmy, tutaj są te trzy bardzo ważne miejsca. Obojczyk, wyrostek barkowy i grzebień oraz nasada grzebienia. Część wstępująca. No dobrze. Wyrostek mieczykowaty, miejsce bardzo charakterystyczne. Na przeciwległym końcu punkt odniesienia, czyli wcięcie szyjne. Tuż obok pierwszy staw kończyny górnej, czyli staw mostkowo-obojczykowy. No, drugi, jak wiemy, występuje w tym miejscu. Pamiętajmy, że w obu tych stawach występuje krążek stawowy, występujący także w stawie skroniowo-żuchwowym. Tu go niestety nie zaznaczymy. Krążek stawowy występuje także w stawie promieniowo-nadgarstkowym w tym miejscu. Przedłużeniem kości promieniowej oddzielającym jest strukturą oddzielającą kość łokciową od nadgarstka, jakby przedłużeniem panewki stawu promieniowo-nadgarstkowego. Grzebień biodrowy. No wiemy, gdzie jest kość miednicza, wiemy, gdzie jest kość biodrowa, no i oczywiście grzebień biodrowy od kolca biodrowego tylnego górnego, ojej, do kolca biodrowego przedniego górnego. Tak jak mówiłem, jak patrzę na ekran, to nie jest łatwo rysować, ale o właśnie, grzebień biodrowy. Kolec przedni górny, kolec tylny górny, kolec przedni dolny. Jak wiemy, jest to przyczep, no, jest to przyczep mięśnia prostego albo głowy prostej mięśnia czworogłowego uda. Ważny element, prawda? Guz kulszowy, bardzo proszę. Guz kulszowy, element, na którym siedzimy. O, właśnie, guzy kulszowe. Jednocześnie jest przyczepem początkowym trzech ważnych mięśni. Mięśni grupy tylnej uda, prawda? Czyli prostowników uda. A więc półbłoniasty, półścięgnisty, biegnące po stronie przyśrodkowej kolana, od tyłu oczywiście, a bocznie dwugłowy uda. Te trzy mięśnie zaczynają się właśnie na guzie kulszowym. Natomiast na gałęzi kości łonowej i kulszowej zaczynają się mięśnie przywodziciele, które biegną do uda, do kresy chrupawej. No dobrze, skoczmy teraz wyżej. Wyrostek kruczy. No, to jest tak oczywista nazwa, że tutaj nie sądzę, żeby ktoś miał wątpliwości. Zrobimy sobie kropkę na wyrostku kruczym. No to jak już jesteśmy na wyrostku kruczym, to obok zaraz mamy wyrostek barkowy. Największa bocznie, najdalsza część, najbardziej bocznie położona część szkieletu naszego szkieletu. Najbardziej bocznie położone punkty. Kość, jak widzimy, kość biodrowa nie jest tak daleko rozciągnięta. Nawet krętarz większy nie sięga tak daleko w bok jak wyrostek barkowy. Głowa kości ramieniowej, głowa kości udowej. To są głowy o kształcie kulistym. Analogicznie kuliste są głowy kości śródręcza. Pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. O ile od drugiej do piątej sprawa jest oczywista, o tyle w wypadku kości śródręcza pierwszej, tutaj ta głowa jest jednak bardziej kształtu bloczkowatego. Zauważcie, jaką mamy ruchomość w stawie śródręczno-paliczkowym. Tu głównie jest praktycznie zauważalny tylko ruch zginania, prostowania, czyli charakterystyczny dla stawu bloczkowego. Bloczek występuje oczywiście w tym miejscu na kości ramieniowej. Dosłownie obok mam główkę. Prawda?
bloczek igłówka, obwód stawowy na kości promieniowej, otoczony więzadłem obrączkowym albo więzadłem pierścieniowatym, pamiętajmy. Ja tutaj może to więzadło innym kolorem zaznaczę, bo tu mieliście z tym problem. Ono biegnie od przedniej powierzchni kości łokciowej, oplatając obwód stawowy kości promieniowej i kończy się z tyłu, o właśnie, kończy się z tyłu na kości łokciowej, czyli obejmuje naszą kość promieniową, obwód stawowy tej kości dookoła, tak jakby dosłownie objąć kogoś rękoma. Więzadło obrączkowe albo pierścieniowate. No właśnie, trzymając się tego nazewnictwa, bardzo proszę, guzowatość łokciowa mylona, tak jak już mówiłem na innym filmie, z wyrostkiem łokciowym. Wyrostek łokciowy, nasz łokieć, to przyczep mięśnia trójgłowego z tyłu. Guzowatość łokciowa z przodu. Jak wiecie, bloczek kości ramieniowej jest otoczony właśnie przez kość łokciową w sposób taki charakterystyczny, że jej dwa wyrostki, z przodu wyrostek dziobiasty, a z tyłu wyrostek łokciowy, właśnie obejmują ten bloczek. Między tymi wyrostkami znajduje się wcięcie bloczkowe. Od wyrostka dziobiastego z przodu do wyrostka łokciowego z tyłu. Wyrostek dziobiasty pokryty jest taką charakterystyczną chropowatością na tej przedniej swojej powierzchni. I to właśnie nazywamy guzowatością łokciową. Czyli guzowatość łokciowa jest na wyrostku dziobiastym. Kolec biodrowy przedni górny. Kolec biodrowy przedni dolny. Kolec biodrowy tylny górny, no tylne raczej zobaczymy, no bardziej z tyłu tutaj, prawda, tylny górny i tylny dolny. Kolec kulszowy, kolec kulszowy. Kolec kulszowy i guz kulszowy powiązane są z kością krzyżową na tej zasadzie, że biegną tutaj więzadła guzowo-krzyżowe i kolcowo-krzyżowe. Krętarze, o czym już mówiliśmy, prawda, czyli krętarz większy, krętarz mniejszy, dół biodrowy jest na przed... Uważajcie na rysunki. Sam się chciałem rozpędzić i zaznaczyć tutaj. Tu zobaczymy, ale to tylko na dobrym rysunku, prawda, zobaczymy kresy pośladkowe, kresę pośladkową tylną, kresę pośladkową górną i kresę pośladkową dolną. Dla mięśni pośladkowych. Natomiast dół biodrowy to oczywiście jest wklęsłość występująca na przedniej powierzchni talerza, tej miednicznej powierzchni talerza. Kość ramieniowa, guzki, guzek większy, znajdujący się bocznie. Ja to może jednak powiększę, taką zgrabną kropę postawię. Guzek większy znajdujący się bocznie, guzek mniejszy znajdujący się z przodu. Do natrzon guzki schodzą w postaci grzebień. Ważna rzecz, grzebień guzka większego i grzebień guzka mniejszego. Grzebienie, jak wspomniałem, są przyczepami mięśni tułowia. Grzebień guzka mniejszego, do niego przyczepiają się mięśnie biegnące z grzbietu, głównie oczywiście najszerszy, ale i obły większy. Natomiast do grzebienia guzka, ja jednak go poprawię, bo on tutaj wyszedł mi strasznie karykaturalnie wielki. Guzek większy i grzebień guzka większego. Do grzebienia guzka większego oczywiście przyczepia się mięsień piersiowy większy, którego przyczepy mamy na końcu barkowym obojczyka, na mostku i na pochewce mięśnia prostego brzucha. Te trzy odcinki to są przyczepy naszego mięśnia piersiowego, który kończy się na grzebieniu guzka większego. Guzowatość naramienna. Mięsień naramienny, potężny, niezwykły mięsień, który co prawda jest mięśniem jednostawowym. No, na upartego można powiedzieć, że działając na obojczyk, działa na staw obojczykowo-barkowy.
No ale tutaj już nie bądźmy aż tacy dokładni. Chodzi oczywiście o działanie na staw ramieniowy, przy czym część przednia, a więc ta część właśnie biegnąca od barkowego końca obojczyka do guzowatości naramiennej, jest to część przednia, a więc przód, a więc zginanie, a więc także przywodzenie i nawracanie. Część tylna tego mięśnia zaczyna się na grzebieniu i stąd nazwa tylna lub grzebieniowa, prawda? Grzebień łopatki. No a część środkowa wyrostek barkowy. Część tylna prostuje, odwraca, przywodzi. Część środkowa tylko odwodzi do poziomu, jak pamiętamy, gdyż potem następuje blokada stawu ramieniowego i dalsze odwodzenie zachodzi w stawach obojczyka, czyli w stawie, jak pamiętamy, mostkowo-obojczykowym i barkowo-obojczykowym. Tylko wtedy jest możliwy ruch odwodzenia ponad poziom. Jeżeli zadziałamy w tych stawach, czyli musimy obrócić łopatkę. Jak wiemy, do tego służą praktycznie dwa mięśnie, czworoboczny oraz zębaty przedni. One obracają łopatkę w taki sposób, że wydrążenie stawowe, powierzchnia stawowa, na skutek obrotu łopatki, kieruje się ku górze i wtedy jest możliwe dalsze odwodzenie ramienia. Pamiętajmy, że już w stawie ramieniowym jest tutaj zablokowane. No dobrze. Mamy już kilka elementów. Teraz spójrzcie Państwo na to miejsce. Jak myślicie, jak się to nazywa? Oczywiście jest to dół nadgrzebieniowy. No to oczywiście tu jest dół podgrzebieniowy. Mięśnie od nazwy tych dołów wzięły swoje nazwy. Kąt dolny jest przyczepem bardzo silnego mięśnia. Tak, jest to obły większy. Brzeg boczny, przyczep obłego mniejszego. Guzek podpanewkowy jest przyczepem mięśnia trójgłowego, głowy długiej. Guzek nadpanewkowy, no tu raczej słabo, spróbuję to samo zaznaczyć w tym miejscu, czyli guzek a tym razem może na czerwono. Guzek nadpanewkowy i guzek podpanewkowy, prawda? Guzek nadpanewkowy, głowa długa, mięśnia dwugłowego. Pamiętamy, biegnie właśnie charakterystycznie tutaj w bruździe między guzkami, bruździe międzymózgowej, kończąc się na tym miejscu. Na guzowatości promieniowej. Guzowatość łokciowa, guzowatość promieniowa. Guzowatość łokciowa, przyczep mięśnia ramieniowego, guzowatość promieniowa, przyczep końcowy mięśnia dwugłowego ramienia. Tutaj kolorów już nie stosuję jako przyczepy końcowe kolory niebieskie. Tu chodzi mi tylko o zróżnicowanie pewne. Taką symbolikę tutaj bardziej stosuję. Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej. Tu przyczepiają się wszystkie zginacze ręki. Nadkłykieć boczny, prostowniki ręki. Powyżej nadkłykcia bocznego przyczep mięśnia, który kończy się na wyrostku rylcowatym kości promieniowej. No, czyli oczywiście ramieniowo-promieniowy. Paliczki środkowe. Tu należałoby dwie kropki postawić. Pamiętacie, o co chodzi, prawda? Ścięgno rozdwojone, ścięgno zginacza powierzchownego palców, rozdwojone, by pomiędzy, w tym rozdwojeniu, pomiędzy tymi dwiema wiązkami ścięgnistymi przepuścić ścięgno głębokiego zginacza, który kończy się dalej na paliczku, oczywiście ostatnim, czyli dalszym. Zginacz głęboki palców. Zginacz powierzchowny, paliczek środkowy, zginacz głęboki, paliczek dalszy. To jest powierzchnia, jak Państwo widzicie, dłoniowa, zatem w tym miejscu
oraz w tym miejscu kończą się dwa mięśnie bardzo charakterystyczne, mięśnie nadgarstka, mięśnie, no, strona dłoniowa, a więc mięśnie zginacze, nadgarstka, zginacz promieniowy i zginacz łokciowy, nadgarstka. Oba te mięśnie zaczynają się, jak już wspomniałem, na nadkłykciu przyśrodkowym. Analogicznie strona grzbietowa. Co o niej? A, zaraz, troszeczkę się zagalopowała. Co o niej wiedzieć trzeba? No właśnie. Już mówiliśmy, ale powtórzę. Na stronie grzbietowej kończą się mięśnie. O, w tych dwóch miejscach to są mięśnie prostowniki. To jest, popatrzcie Państwo, łokieć, prawda? Patrzymy na stronę grzbietową ręki. Dwa prostowniki, nadgarstka promieniowe, długi i krótki, oraz prostownik łokciowy nadgarstka. No, oczywiście na pajączku dalszym kończy się prostownik długi kciuka. Oraz na paliczku środkowym prostownik krótki kciuka. Na paliczkach dalszych kończą się prostowniki palców. Myślę, że tu patrząc tak ogólnie, pobieżnie, no to wszystko co najistotniejsze. Aha, no właściwie tu mogę spokojnie jeszcze zaznaczyć przecież. Mogę zaznaczyć jeszcze krętarz większy jako przyczep końcowy mięśni pośladkowych, średniego i małego, a także gruszkowatego, jak pamiętacie, gruszkowaty na kości krzyżowej się zaczyna, a pośladkowy tymi dwoma charakterystycznymi łukami na kości biodrowej, na tych kresach pośladkowych, przedniej i dolnej. Natomiast krętarz mniejszy, przyczep bardzo silnego, najsilniejszego zginacza stawu biodrowego, który biegnie z przodu, zaczyna się, jeden mięsień zaczyna się w dole biodrowym, mięsień biodrowy, a drugi na kręgach, na bocznych powierzchniach trzonów kręgów lędźwiowych, także na ich wyrostkach żebrowych. Nie poprzecznych, jak pamiętamy, tylko żebrowych. Wyrostki, właśnie te wyrostki to są wyrostki, może je tutaj zaznaczę, to nie są wyrostki poprzeczne, to są wyrostki żebrowe, a więc wyrostki powstałe ze zrośnięcia się żeber z kręgami lędźwiowymi. I stąd po zaniku żeber, jak wiecie, przebieg mięśni brzucha przypomina przebieg mięśni międzyżebrowych, bo to rzeczywiście są te same mięśnie. Żebra zanikły w odcinku lędźwiowym, ale mięśnie pozostały, mięśnie brzucha, prawda? I przebieg mięśni brzucha jest dokładnie taki sam jak przebieg mięśni międzyżebrowych, czyli albo litera V zewnętrzne, albo daszek, czyli odwrócona litera V, mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i skośne wewnętrzne brzucha. Miejsce występowania przyczepu najsilniejszego prostownika stawu kolanowego, czyli mięśnia czworogłowego, guzowatość piszczelowa. I pamiętajmy, przyśrodkowo od niej, gęsia stopa z tymi trzema ścięgnami, a więc krawiecki, półścięgnisty i smukły. Natomiast na tylnej powierzchni, o mniej więcej w tym miejscu, przyczepia się półbłoniasty. Więc tam z przodu trzy mięśnie, natomiast półbłoniasty z tyłu, taka jest różnica. Wszystkie te trzy zaczynają się na guzie kulszowym raz jeszcze, czyli półbłoniasty, półścięgnisty i dwugłowy.
przy czym dwugłowy kończy się na głowie strzałki, a półbłoniasty z tyłu na piszczeli, półścięgnisty w obrębie tej gęsiej stopy razem ze smukłym i z krawieckim. Krawiecki, jak wiemy, zaczyna się na kolcu przednim górnym, a prosty uda na kolcu przednim dolnym. No tutaj myślę, że już praktycznie z tych najważniejszych struktur kostnych tego odcinka widocznego tyle. Może jeszcze tylko będąc w tym miejscu zaznaczę linią. O, coś takiego. Zwróćcie uwagę, że kończę na kości łonowej. Wy często kończycie, jakby nie kończycie na miednicy, tylko kończycie gdzieś w połowie, co na płaskim rysunku wygląda, jakby ta kreska kończyła się albo na kości krzyżowej, albo na kręgach lędźwiowych. Uważajcie, proszę. Od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego. Kresa biała, miejsce przyczepu końcowego mięśni skośnych i poprzecznego, czyli tych bocznych mięśni brzucha. Taki zamek błyskawiczny tutaj one tworzą, łącząc się prawe z lewymi, zamykają się. Poprzez naprężenie pojawia się charakterystyczna bruzda, która widoczna jest u osób szczupłych i mających dosyć dobrze wykształcone mięśnie brzucha. Kresa biała, która jest umownym przyczepem, znaczy nawet nie umownym, ale takim punktem odniesienia przy rysowaniu przebiegu mięśni brzucha. No to teraz spójrzmy jeszcze na kończynę dolną i tu analogicznie o jakie elementy można pytać. Niewątpliwie o na przykład taki element, to jest nadkłykieć boczny, nadkłykieć przyśrodkowy. Uwaga, tu są kłykcie kości piszczelowej, boczny i właśnie przyśrodkowy. Nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej, nadkłykieć boczny kości udowej. Te powierzchnie, o, tutaj to są z kolei powierzchnie stawowe, czyli kłykcie kości udowej. To jest skomplikowana sprawa, prawda? Nadkłykcie, kłykcie. Niektóre kłykcie są powierzchniami stawowymi, tak jak kłykcie kości udowej, a kłykcie piszczeli nie są powierzchniami, chociaż niektórzy uważają, o, że tutaj ta wklęsła powierzchnia to jest powierzchnia stawowa, zwana właśnie kłykciami kości piszczelowej. Z kolei inni autorzy mówią, że przecież to nie są kłykcie, tylko powierzchnie stawowe górne, występujące na kłykciach kości piszczelowej. Jak widzicie Państwo, niejednoznaczność nie pomaga. Nie pomaga przy nauce. Poniżej guzowatości, tutaj zauważcie, jest taka charakterystyczna litera Y, ja to powiększę. Chodzi mi o tą szarą literę Y, prawda? Ta górna część litery Y to właśnie jest nasza guzowatość, tutaj przeze mnie kulfonem zaznaczona, guzowatość piszczelowa. Guzowatość piszczelowa. Natomiast ta dolna część litery Y, ta smuga, to jest brzeg przedni piszczeli. Bardzo dotkliwy, bardzo bolesny brzeg przedni piszczeli. No przy tej bliskości ciężko to dostrzec. Dopiero z daleka możemy sobie wyobrazić brzeg przedni kości piszczelowej, oddzielający powierzchnię przednią przyśrodkową, czyli tą, która jest bezpośrednio pod skórą, cały czas dostępna, łatwo palpacyjnie dostępna, prawda? Tu nie ma żadnych mięśni. Mięśnie są pomiędzy piszczelą a strzałką w tym rejonie. O, tutaj X-em zaznaczę, w tym rejonie występują tutaj mięśnie piszczelowy, przedni, prostownik palucha, prostownik palców. No właśnie, i częściowo tutaj możemy dostrzec także mięśnie strzałkowe. Tyle tylko, że te wcześniej przeze mnie wymienione mięśnie biegną przed kostką boczną, natomiast strzałkowe mięśnie za kostką boczną, a więc są zginaczami, a te przed kostką, czyli piszczelowy, przedni, prostownik palców i palucha, no jak sama nazwa wskazuje, są prostownikami schodzącymi na stopę. Także tutaj musicie zachować szczególną ostrożność. Jeszcze raz może zaznaczę stawy. Stawy stopy. Pierwszy staw stopy to oczywiście staw skokowy górny, inaczej skokowo-goleniowy, nad kością skokową, czyli skokowy górny. Drugi pod kością skokową, czyli skokowy dolny, albo skokowo-piętowo-łódkowy. Tutaj mamy, o, tu jest właśnie kość
łódkowa, bardzo kiepsko tutaj zaznaczona, kość łódkowa, a więc ta skokowo-piętowo-łódkowa. Kość klinowata, przyśrodkowa, pośrodkowa i boczna, i sześcienna, i piąta kość śródstopia. Uwaga, bo wy często kości śródstopia mylicie z paliczkami. No, patrząc na nasze ręce, rzeczywiście i stopy, palce są swobodne, natomiast śródręcze, śródstopie jest zarośnięte. I jak widzicie tutaj wolne kości, to wam się wydaje, że to są palce, ale mielibyśmy strasznie długie palce, sięgające połowy stopy, prawda? Więc tutaj należy zachować ostrożność. Głowy kości śródstopia. Podstawy. Podstawa piątej kości śródstopia, tak jak powiedziałem przed chwileczką, jest szczególnie wykształcona. Tutaj to będzie lepiej widoczne na tym rysunku z boku. W postaci tej charakterystycznej guzowatości piątej kości śródstopia. Jak pamiętacie, jest to przyczep mięśnia strzałkowego krótkiego. Guz piętowy, no tutaj widać po tym światłocieniu, guz piętowy, jak jego górny brzeg, czyli przyczep mięśnia, naszego mięśnia trójgłowego łydki, czyli brzuchatego i płaszczkowatego oraz podeszwowego, o którym wspominałem, że taki drobiażdżek mamy pod mięśniem trójgłowym łydki. Tutaj też świetnie widać właśnie staw skokowy górny, bloczkowego typu, czyli jednoosiowy, tylko ruch zginania, prostowania, czyli chodzenie po płaskim, oraz skokowy dolny, albo skokowo-piętowo-łódkowy, z osią też jednoosiowy, ale z osią kompromisową. A jak pamiętacie, oś kompromisowa to trzy ruchy w jedną stronę zwane ewersją i jest to nawrócenie, czyli ruch o, w tą stronę, unoszenie brzegu bocznego, czyli nawrócenie. To będzie skutkowało także odsunięciem stopy od strony przyśrodkowej, czyli odwiedzeniem, no i odruchowym wyprostowaniem palców, czyli nawrócenie, odwodzenie i prostowanie. A w drugą stronę, w przeciwną, będzie to ruch ewersji. No tutaj akurat ciężko mi byłoby to pokazać, no to pokażemy na tym drugim rysunku. Ewersja, czyli unoszenie brzegu przyśrodkowego, a więc, przepraszam, inwersja powiedziałem, unoszenie brzegu przyśrodkowego i z tą inwersją związane jest oprócz odwracania także zginanie palców odruchowe i przywodzenie stopy, prawda? Przywodzenie do strony przyśrodkowej. Także ewersja, inwersja, prostsze nazwy albo te trójczłonowe nazwy. Inwersja to, jeszcze raz powtarzam, odwrócenie, zgięcie i przywiedzenie stopy. Tak jak wspominałem wcześniej, coś w rodzaju obejmowania za pomocą stóp pnia drzewa, jakiejś obłej konstrukcji, no bo w końcu człowiek zszedł z drzewa i to przystosowanie naszej stopy do obejmowania pnia, ale także do chodzenia po głazach, po kamieniach, do obejmowania tych obłych struktur jest tutaj właśnie charakterystyczny. To staw skokowy dolny. Chodzimy po nierównym terenie, po głazach, po pniach, natomiast staw skokowy górny, tylko zginanie, prostowanie, staw bloczkowy. Tu chodzimy po płaskim, po chodniku, po podłodze płaskiej. Tak wygląda sprawa tych stawów. No, ponazywajmy dalej, czyli kości śródstopia z podstawą, gdzie kończy się na przykład piszczelowy przedni mięsień na stronie tej przyśrodkowo-dolnej, ale tutaj kończy się także, jak pamiętacie, piszczelowy tylny, czyli te dwa mięśnie piszczelowe kończą się na pierwszej kości śródstopia oraz na kości klinowatej. Paliczek bliższy, paliczek dalszy, palucha dwuczłonowe i tutaj zwróćcie uwagę, no bardzo fatalnie to wyszło. Pozostałe palce stopy też są potraktowane dwuczłonowo. No tutaj jednak rysownik troszeczkę się nie spisał. Pamiętajmy, że podobnie jak ręka, paliczki stopy są trójczłonowe, poza oczywiście paluchem. Czyli powinna tutaj być wyraźna jednak granica i zaznaczony powinien być paliczek dalszy. Fakt, że paliczki dalsze palców stopy są maleńkie, bardzo uproszczone, no niemniej powinny być tutaj zaznaczone jakoś jednoznacznie. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o mięśnie, o, przepraszam, punkty kostne, które mogą być punktami odniesienia dla naszego rozważania
na temat mięśni. Na razie poprzestanę. Osobny film to już będzie film, gdzie będę pokazywał właśnie mięśnie. Dziękuję bardzo.